Dzień dobry, Koziorożcu. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Z tej strony Michalina, kreatywna intuicja, tarot i coaching. To są Twoje wiadomości na wiosnę. I Koziorożcu, co mogę powiedzieć? Patrząc na Twoje karty, ta wiosna przynosi wydarzenia z przytupem. Tak? Zaczynamy od karty Słońca i ona wygląda trochę jak wybuch supernowej. Tak? To jest wybuch, który rozsadza wieże, bo dalej w Twoich kartach pojawia się wieża i tym samym uwalnia Ciebie i Twoją autentyczność. Tak? Dokładnie to w Twoich kartach. Słońce, szóstka mieczy, wieża i karta autentyczności. Czyli Słońce, które wybucha, uwalnia Cię z tej wieży, Ciebie i Twoją autentyczność, pozwalając Ci wyjść z kajdan jakichś ograniczeń. Na karcie wieży, czyli tu, i na karcie autentyczności mamy jakieś takie postacie spadające w dół. Tak? Tu na tej karcie to są chyba jakieś takie demony, które spadają. Tu też mamy postać spadającą w dół. Myślę, że możesz się przez jakiś czas tak czuć, że ziemia osuwa Ci się spod stóp, że może spadasz niekontrolowanie w dół, że wali się Twoje życie, możesz odczuwać strach, niepewność, może wręcz panikę. Ale bardzo szybko zrozumiesz, że czeka Cię naprawdę miękkie lądowanie, bo jak powiedziałam, te wybuchy i wstrząsy są dla Twojego dobra. One przychodzą, żeby Cię uwolnić, żeby Cię wyzwolić z ograniczeń. Przede wszystkim tych, które sama sobie narzuciłaś, tak? I ten proces odbywa się przede wszystkim w Tobie. Szóstka mieczy, czyli ta karta, sugeruje podróż wewnętrzną, taką mentalno-emocjonalną, bo mamy i miecze, czyli sferę mentalną, i wodę, czyli sferę emocjonalną, też duchową. Więc jest jakaś podróż wewnętrzna, przez to, że tutaj dzieje się w nocy, czyli jest symbolem takiej podróży w ukryciu. Mentalno-emocjonalna, duchowa podróż, ale efekty tej podróży i tej przemiany szybko zaczną być widoczne na zewnątrz. W Twoim postępowaniu, może w Twoim wyglądzie, w stosunku do świata, do życia, do ludzi. Tak? I ta podróż i cały ten proces pozwoli Ci zostawić za sobą czas konfliktu, czas lęku, problemów, słabej komunikacji, manipulacji, jakiejś nieufności i żalu też. I szóstka mieczy to jest karta podróżowania ku spokojnym wodom. I zauważ, że ten mnich tutaj na karcie autentyczności, on też jak spada, to ląduje właśnie na tafli spokojnej wody. I ta spokojna woda to jest taka ukojona dusza, to jest symbol harmonii i równowagi emocjonalnej, symbol ładu, pokoju i opanowania. Tak? Zresztą, jeżeli mam Ci udowodnić, że wszystko dzieje się dla Twojego dobra, to wystarczy, że przypomnę, że Twój rozkład zaczyna się od karty Słońca, a to jest najszczęśliwsza karta w tarocie. Ona reprezentuje wszystko to, co dobre, wszystko to, co pozytywne i radosne. Tak? Słońce to życie i odrodzenie. To jest sukces, spełnienie, zdrowie, optymizm, to czysta radość, spełnione marzenia. To jest miłość, prawda, oświecenie i wszystkie dobre rzeczy. Ty nazwij te dobre rzeczy i to, czego pragniesz w swoim życiu. Te dobre rzeczy do Ciebie przychodzą. Ta właśnie karta jest tym, czego potrzebujesz, żeby zacząć od nowa po słonecznej stronie drogi. Tak? Pozytywne wibracje i energie wkraczają w Twoje życie i jesteś zapraszany, zapraszana do takiego otworzenia ramion i przyjęcia tych dobrych energii. Słońce to jest energia, która utrzymuje nas przy życiu na Ziemi, tak? I ta energia zapewnia Cię, że wszelkie wybuchowe wydarzenia w Twoim życiu nie przychodzą, żeby Cię unicestwić, zwłaszcza ta wieża, którą tu mamy, a po to, żeby pomóc Ci się odrodzić i powrócić do życia, tak jak natura wraca do życia po zimie. Wieża to są wydarzenia, które przychodzą nagle, tak? One mogą być niespodziewane, intensywne, tak jak wspominałam. Mogą powodować poczucie, że wali się Twój świat. Ale wieża zawsze przychodzi, żeby nas uwolnić z jakichś ograniczeń, z jej zimnych murów i pozwolić właśnie poczuć nam znowu ciepło słońca na skórze. I to my sami obudowujemy się murami wieży w swoim życiu. Obudowujemy się lękami, przekonaniami,
że nie jesteśmy warci czy zdolni do osiągnięcia sukcesu i szczęścia i spełnienia marzeń, że nie zasługujemy na lepsze życie, na lepszą pracę, na lepszy związek itd. To my się obudowujemy w tej zimnej wieży. I ona może też symbolizować ograniczenia i restrykcje takie nałożone na nas przez społeczeństwo, jakieś uwarunkowania, przez wychowanie. To mogą być restrykcje związane ze światopoglądem, nawet religią dla niektórych. Cokolwiek to jest w Twoim przypadku, to przyszedł czas, kiedy po prostu z tych murów, z tej starej, skostniałej formy wyrosłaś, tak? I pora stamtąd wyjść. Tylko problem polega na tym, że zazwyczaj nie chcemy z tej wieży wychodzić, nie chcemy jej opuszczać, mimo że jest zimna, niewygodna, smutna, to jest znana. Tak? I często uparcie tkwimy w czymś, co jest znane, mimo że jest niewygodne i niedobre, bo boimy się nieznanego. I życie, Bóg, Wszechświat, czy jakkolwiek nazywasz tą siłę wyższą, po prostu musi interweniować z przytupem, żeby zmusić cię do wyjścia z tej pieczary. Dokładnie to się dzieje, tak? Czyli to jest boski wpływ, który pozwoli ci uwolnić się. Uwolnić ciebie, twój potencjał i twoją autentyczność i twoją prawdę. I pamiętaj, że czasem trzeba coś zburzyć, żeby można było coś odbudować w lepszej i piękniejszej formie. Czyli jest destrukcja jako element tworzenia. I musisz wierzyć, tak, że twoje życie stoi, tak jak wieża, na solidnych fundamentach i upadek w tej wieży wcale nie jest końcem, jest wręcz przeciwnie, nowym otwarciem. Jest z tym słońcem, jest szansą i darem od losu. Tak? Tak często jest z wydarzeniami wieży, że najpierw wydaje nam się, że życie nam się sypie, na przykład kończy się związek, czy tracimy pracę, to nigdy nie jest dobre i przyjemne. Ale często później okazuje się, że to było najlepsze, co mogło nas spotkać. Tylko że nigdy sami byśmy się na to nie zdecydowali, gdyby życie nas nie zmusiło, bo wolelibyśmy się trzymać tego skostniałego, niedobrego, ale znanego, tak? I ta szóstka mieczy, ona zapewnia cię, że jakby nie będziesz dryfować w zagubieniu, że twoja łódź ma tutaj sternika, tak? I ten sternik kieruje, i tym sternikiem myślę, że jest tutaj przede wszystkim wszechświat, czy znowu jakkolwiek nazywasz tą siłę wyższą, tak? Wszystko dzieje się dla twojego najwyższego dobra, dla twojego postępu, dla przywrócenia cię do ruchu, którego tak bardzo w wieży brakuje, bo wieża to stagnacja, tak? I ta karta małych arkanów, szóstka mieczy, mówi właśnie o przezwyciężaniu trudności, o uzdrowieniu, o uldze i stabilności. Dzięki czemu możesz spodziewać się, że problemy w twoim życiu ustatkują się, a sprawy staną się znacznie łatwiejsze do rozwiązania. Okay? Szóstka mieczy może przynosić taki spokój po burzy, czyli po tym wybuchu też, tak? Po tej boskiej interwencji. I jest to też karta intuicji, wewnętrznego przewodnictwa, przewodników duchowych, więc znowu potwierdza się, to, co mówiłam, że w tej podróży i w tym procesie nie jesteś sama, że jest jakiś sternik i jest jakieś prowadzenie. Nie dryfujesz bez celu i jakby bez szans na znalezienie lądu, tak? Co jeszcze? Ta podróż odbywa się nocą, więc mimo że ścieżka może nie być oczywista, tak, bo ta ciemność w szóstce mieczy może reprezentować niepewność, nieznane, to uwierz, że zmierzasz ku właściwym lądom, na którym będziesz mogła odetchnąć pełną piersią. I na tym lądzie, którego być może jeszcze nie widzisz na horyzoncie, twoja prawdziwa i autentyczna, tak, przypominam, że tu mamy tą kartę autentyczności, twoja prawdziwa, autentyczna, odrodzona wersja ciebie będzie mogła rozkwitnąć. I mówiłam, że ta karta reprezentuje przede wszystkim podróż wewnętrzną. Tą podróż to odkrywanie drogi, czy ta podróż i to odkrywanie drogi też jest darem dla ciebie. Pozwala ci się przygotować na lądowanie na nieznanym brzegu. Pozwala ci uspokoić głowę i serce i odpocząć, zanim w pełni wkroczysz w nowe. Noc jest tak samo potrzebna jak dzień. Bez snu nie bylibyśmy w stanie egzystować za dnia.
I ta szóstka mieczy reprezentuje czas, który poświęcasz sobie, kiedy skupiasz się na tym, co w tobie i dajesz temu pełną uwagę, tak? Po to, żeby w pełni pozostawić za sobą stare i nieaktualne. I tak jak ziemia, która jest uśpiona zimą, ale to nie znaczy, że jest martwa, tak? Ziarna zakopane w ziemi wprawdzie nie kiełkują, ale one zbierają energię, żeby wyłonić się, kiedy przyjdzie wiosna. Tak samo właśnie ten czas w tej energii szóstki mieczy jest dla ciebie, mimo że może się wydawać czasem stagnacji, jest czasem zbierania energii. I ta wewnętrzna podróż jest właśnie okazją dla ciebie, żeby zebrać siły i zaznać odpoczynku po tych intensywnych wydarzeniach wieży, po tych wybuchach, tak? A kiedy będziesz gotowy, gotowa, to wtedy ukażesz się światu i ty będziesz wiedzieć, kiedy na to przyjdzie czas. Po prostu poczujesz pragnienie wyjścia z ukrycia. I to przyjdzie naturalnie, bo wszystko ma swój czas i miejsce, więc nic nie przyspieszaj, do niczego się nie zmuszaj. To słońce świeci dla ciebie, tak? Jak najjaśniejsza i też najszczęśliwsza gwiazda. I może właśnie latem, kiedy słońce w pełni pokaże nam, na co je stać, to może właśnie wtedy poczujesz gotowość, żeby tak w pełni powrócić do życia. Okay? Podróżuj sobie przez tą wiosnę spokojnie i w chwilach w chwilach wstrząsów nie panikuj. Tak? Uwierz, że wszechświat cię wspiera. Moment, w którym uwalniasz potrzebę kontroli wyniku, jest momentem, w którym wszechświat może zacząć działać w twoim życiu, więc pozwól zrobić mu jego robotę i po prostu ze spokojem przyjmuj wydarzenia życia. Ja wiem, że to łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale do tego jesteś zachęcany, zachęcana. Bo pamiętaj, że wszystko jest tymczasowe i też wstrząsy i zawirowania w życiu też są tymczasowe. A jeszcze raz powtórzę, że te twoje przychodzą nie żeby cię zgnębić, a po to, żeby cię uwolnić i dać ci takiego kopa do tego, żebyś ruszył, ruszyła z życiem do przodu. Tak? Nie ma tutaj żadnych powodów do obaw, bo to słońce daje ci siłę i mówi ci, że bez względu na wszystko twoja pozytywna i taka promienna energia będzie podążać za tobą, przyniesie ci szczęście, przyniesie ci radość i przyniesie ci oświecenie, czyli też jakieś głębokie zrozumienie. Ale nic nie przyspieszaj i pozwalaj rzeczom dziać się ich tempem. Wszystko ma swój czas i miejsce, tak jak jest zima, po niej przychodzi wiosna, nie mamy na to wpływu, nie możemy tego przyspieszyć i czekamy, aż to słońce zacznie nas ogrzewać. Tak samo w tym procesie i w tej podróży też wewnętrznej. Nic nie przyspieszaj. Będziesz wiedzieć, kiedy ta łódź dotknie lądu, kiedy przyjdzie pora, żeby wyjść. Tak? Kiedy podróż się zakończy. I tutaj to zostawię. I jak zawsze interpretację zostawiam tobie. Słuchaj swojej intuicji, bo ona powie ci, jak najlepiej te wiadomości interpretować. Ja tobie życzę wspaniałej wiosny, życzę tego wszystkim znakom. Dbaj o siebie i do zobaczenia niedługo.